Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Szymkiewicz i jestem w firmie Hager odpowiedzialny za oprogramowanie. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić działanie HagerCAD-a w związku z dodawaniem produktów użytkownika. Temat dosyć gorący, coraz więcej osób o to pyta, więc postanowiłem zrobić webinar, jak dodawać takie urządzenia. Proszę Państwa, Państwo mnie widzicie, słyszycie, mam nadzieję, że tutaj łącza są OK i wszystko będzie dobrze. Ja Państwa nie widzę, nie słyszę, natomiast na czacie proszę zadawać pytania, postaram się pod koniec webinaru na nie odpowiedzieć. Zachęcam też do pisania na czacie swoich spostrzeżeń, uwag odnośnie kolejnych szkoleń. Jeżeli coś chcą Państwo proszę od razu na czacie o tym pisać. Wszystko to przeanalizujemy po naszym spotkaniu. Na koniec, po spotkaniu w zasadzie będzie to Państwa wysłany w zasadzie biblioteka dzisiejsza plus film z nagrania i certyfikat ukończenia szkolenia. Także to są takie sprawy organizacyjne. Teraz to na dzisiaj Państwu przygotowałem. Najpierw chciałbym zaznaczyć, jakie mamy możliwości wstawiania dodawania swoich produktów, jak one będą, czym one się charakteryzują, jakie są różnice między nimi. Natomiast dalej omówię pierwszy punkt, czyli ten, który jest w oparciu o bibliotekę symboli, którą mamy w programie HagerCAD, a następnie dodawanie już produktów zupełnie własnych, tworzonych praktycznie od zera, bez wykorzystania bazy lub częściowo wykorzystania tylko bazy symboli czy obudów Hager, które są w programie. I na koniec oczywiście podsumowanie oraz pytania i odpowiedzi, zwłaszcza odpowiedzi, które Państwa zainteresują. Także w tej chwili przechodzimy już do działania na żywo. Mamy program teraz, sądzę, że jest widoczny. I od czego bym chciał zacząć? Proszę Państwa, jak wiecie, mamy dwa rodzaje schematów, na których możemy pracować w HagerCAD-zie. Dostałem komunikat, że gdzieś się łącze przerwało, więc nie wiem dokładnie, w którym miejscu, ale powtórzę jeszcze raz o schematach, które mamy w HagerCAD-zie, czyli automatyczny i ręczny schemat. Na schemacie automatycznym dodajemy produkty z katalogu i program wie, jak te połączenia wykonać, dostosowuje się do miejsc, w których te dane produkty my konfigurujemy, dodajemy. Aby program wykonał te połączenia prawidłowo, musi mieć dobrze zdefiniowany produkt. I produkty, które macie w bibliotece, w katalogu Hager, są odpowiednio zdefiniowane. Te połączenia się odbywają w sposób szybki, pełny i wszystko jest OK. Natomiast jeżeli chcemy dodawać produkty własne, musimy je odpowiednio zdefiniować.
I tutaj będzie miało zastosowanie wykorzystanie biblioteki symboli, którą mamy w programie i którą w które to symbole wyposażymy nasz nowy produkt. Natomiast na schemacie ręcznym, manualnym możemy sobie w zasadzie dodawać każdy produkt, jaki by on nie był. Nie musimy tutaj dodawać konkretnych symboli elektrycznych, czyli na przykład styków, podłączeń, zasilań, magistrali, takich, tego typu rzeczy. Możemy po prostu tylko wstawić punkty połączenia elektrycznego po to, aby nasz obwód albo sterowania, albo obwód rozdziału energii, obwód prądowy, miał odpowiednią ciągłość i była odpowiednia ciągłość zachowania w całym schemacie, aby nie występował nam błąd. Ja te dwie metody dzisiaj pokażę, od czego zaczynamy, co możemy robić i w jaki sposób takie najprostsze urządzenia możemy dodać. Zaczynamy od dodawania produktów w sposób automatyczny, czy do schematu automatycznego, czyli tworzenie z bazy symboli, którą mamy. Wchodzimy w produkty, mamy producentów, możemy tutaj mieć swoich producentów. Ja mam tutaj w tym miejscu bazę ograniczoną do aparatury, którą wypadł ekran gdzieś przy tym połączeniu. Także proszę Państwa, jeszcze raz na szybko pokażę. W oknie głównym przechodzimy do zakładki narzędzia i w tej zakładce mamy edytor danych użytkownika, edytor symboli i edytor urządzeń. Więc zaczynamy od edytora danych użytkownika. Mamy tutaj dane produktów, bazę z Itona, akurat mam przyciski zabudowane na elewację z firmy NF, przekaźnik kontroli faz. Dodajemy nową grupę, możemy sobie ją na przykład napisać Ager Test. Do tej grupy, czy do tego producenta, w zależności jak mamy, dodajemy również nową gałąź urządzeń. I tutaj już mamy różne urządzenia. Możemy sobie dać na przykład urządzenia niskonapięciowe. I dla przykładu damy stycznik, łączniczy przekaźnik, dodaj. Zamykamy i teraz mamy urządzenia niskonapięciowe, stycznik pomocniczy. Mamy tą gałąź, na której nam zależy. Dodajemy nowy produkt, chcemy dodać nowy produkt. Ten nowy produkt pojawia nam się tutaj w nowym oknie, w tabeli produktów, które będziemy dodawać. Wpisujemy nazwę, możemy wpisać stycznik test. Oznaczenie to będzie ST, załóżmy dzisiaj 23.11. I przechodzimy dalej do zdefiniowania symbolu i gniety. Po kliknięciu na to okno otwiera się okno wyboru, co tak naprawdę chcemy tutaj zrobić, co chcemy dodać. Mamy różną
różne grupy symboli. Możemy tutaj dodawać różne styki i przykładowo możemy dodać styki normalnie otwarte. No. Możemy też utworzyć nową grupę. Tą grupę możemy sobie zmienić. Zapiszę pod test 1. I teraz w tym miejscu musimy zdefiniować, co tak naprawdę konfiguracja symboli, co tak naprawdę ten nasz stycznik powinien zawierać. Więc ponieważ to jest stycznik, to musi zawierać cewkę. Więc klikamy cewkę, dodajemy. Ale cewka ma tutaj, jak Państwo widzicie, oznaczenia 1,2. Najczęściej to oznaczenia 1,2 są zarezerwowane dla styków, więc dla cewki możemy sobie przyjąć oznaczenie 2,1 i 2. Teraz dodajemy styki. Dodaj. Tutaj, tutaj. Mamy, załóżmy, stycznik biegunowy i chcemy jeszcze dodać styk sygnałowy przełączny, też dodajemy. Styki zwierne mamy opisane jako 1,2. OK. Tutaj już nam nie pasuje, bo musimy zmienić numerację styków, bo program nie będzie ich rozpoznawał, będzie konflikt. Teraz tutaj mamy styki 5, 6. I styki przełączne może być na przykład styk 11, 12 i 13. Możemy w taki sposób opisać. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, aby w tym okienku zdefiniować wszystkie atrybuty dla danego urządzenia, to, co chcemy dodać. Także w tym momencie mamy cewkę, mamy styki robocze oznaczone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli byśmy chcieli dodać tutaj, powiedzmy, styk kolejny, bo załóżmy, jednak to będzie urządzenie czterobiegunowe, to dodajemy ten styk, oznaczamy go jako 7,8. I mamy wszystko zabudowane. Ten styk przesuwamy do góry, aby była odpowiednia kolejność. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i styk sygnałowy pomocniczy jako styk przełączny 11, 12, 13. I w tej chwili my to zmień, wybierz i taki symbol nam się pokazuje w tym okienku. I teraz załóżmy, definiujemy, jaki to jest przekaźnik. Proszę Państwa, tutaj mamy do wyboru urządzenia modułowe, więc na przykład taki przekaźnik będzie trzymodułowy i możemy w prosty sposób wybrać taką obudowę. Mamy coś takiego, stycznik dodany. Zapisujemy. Zamykamy nasz program, nasz edytor użytkownika i wchodzimy w projekt. Automatyczny.
Mamy schemat automatyczny, mamy tutaj wybrane zasilanie trójfazowe, wyłącznik różnicowo-prądowy i dwa zabezpieczenia. Teraz chcemy dodać nasze nowo utworzone styczniki. Dodamy dwa. I zrobiło nam coś takiego. Dlaczego nam tak zrobiło? Możemy teraz cofnąć to, powrót do baz danych projektu i zobaczymy, co mamy w bazie danych projektu do wyboru. Stycznik K1. Zrobiłem stycznik jednobiegunowy. Zły symbol wybrałem, więc możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. W materiale usunąć nasze, przepraszam, na schemacie najpierw musimy usunąć nasze styczniki. Zamykamy projekt. Wchodzimy jeszcze raz do edytora danych użytkownika. Mamy stycznik, dodajemy nowy. Symbol. I mamy też od razu coś takiego. Możemy sobie otworzyć nową grupę po to, abyśmy mieli możliwość wybrania, co tutaj mamy. Cewka, mamy już gotowe cewkę A1, A2, styk sygnalizacyjny, styki główne stycznika. Możemy taki styk, który nam nie odpowiada, usunąć. I możemy tutaj dodać samin, wybierz. Wracamy do obudowy. Produkty, produkt trzymodułowy. Zapisujemy dany stycznik. Wracamy do naszego projektu. Schemat. I z katalogu stycznik 40-amperowy, dodajemy dwie sztuki,
nam się mieści tutaj. I teraz mamy taki symbol stycznika. Proszę Państwa, nie zawsze nam na głównych arkuszach odpowiada taki symbol. Co możemy z nim zrobić? Możemy go zmienić. I z bazy projektów mamy do wyboru różne symbole. Mamy pełny symbol stycznika ze stykami. Mamy możliwość stawienia samych styków. W K2 wstawimy same styki. I jak Państwo widzicie, tutaj się pojawiło, że mamy również gdzieś do wykorzystania styki jeszcze pomocnicze, numery 21-22. Jeżeli do programu dodamy sobie arkusz sterowania, to możemy teraz wykorzystać styki K1, K2 i cewkę przekaźnika K2. Jak to wykorzystamy, jak podłączymy, to jest sprawa drugorzędna w tej chwili. Mamy w każdym bądź razie zaznaczone, że do cewki K2 styki główne są umieszczone na arkuszu pierwszym w kwadratach C9 wszystkie. Natomiast tutaj mamy styk pomocniczy stycznika K1, który jest umieszczony, ten stycznik, na arkuszu pierwszym w sektorze C6. I teraz, jeżeli przejdziemy na schemat wodów prądowych, to proszę zobaczyć, pojawił nam się opis, że mamy tutaj styki pomocnicze wykorzystane w arkuszu drugim w sektorze B3. Natomiast tutaj stycznik K2, cewka jest umieszczona na arkuszu drugim B6. Jeżeli byśmy dodali kolejny arkusz, to oczywiście nam się zmieni przesuniemy ten arkusz sobie wyżej i zmieniło nam się na arkusz trzeci, prawda? Także jeżeli będziemy ten schemat rozbudowywać, opisy do naszych urządzeń będą się zmieniać. W oknie właściwości możemy sobie też opisać atrybuty do naszego stycznika. I załóżmy tutaj, wprowadzamy nazwę ST40, a drugi atrybut będzie nam, załóżmy, mówił, że będzie mówił nam o prądzie znamionowym i dajemy 40 amperów. Także w taki sposób mamy urządzenie opisane i jest to urządzenie, które możemy wykorzystać tylko na schematach tych, które głównie są przeznaczone do wykorzystania na schematach automatycznych. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy przejść do schematu ręcznego, to mamy tutaj większe możliwości zabudowy urządzeń. Przy czym, z czego tutaj korzystamy? Chcemy dać jakiekolwiek urządzenie. Jest to naprawdę w tej chwili zupełnie obojętne, co to urządzenie będzie sobą reprezentowało, jakie funkcje. Po prostu budujemy je jako blok urządzeń. Jeszcze sobie tylko ustawienia. Siatka jest OK, dobrze. Budujemy jakieś urządzenie, do którego chcemy
podłączyć jakieś przewody i chcemy, żeby to urządzenie funkcjonowało jak najlepiej. Proszę Państwa, budujemy sobie tutaj takie kwadraty. Już Państwu mówię dlaczego. Tylko, że będą to punkty nasze przyłączeniowe. Żeby uprościć sprawę rysowania, to możemy zrobić taki kwadracik, zaznaczyć, kopiuj. Teraz wklej wielokrotnie i załóżmy, że dla podłączenia zasilania, ponieważ przewody są rysowane w odległości 5 mm od siebie, chcemy dodać kolejne 4 zaciski, czyli na fazę L2, L3, M i PE oraz żeby one były oddalone od siebie o 5 mm. I stawiamy coś takiego, prawda? Możemy też, załóżmy, skopiować nasze 3 urządzenia. Kopiuj. Klej. Umieszczamy sobie, załóżmy, na dole. Będą to jakieś elementy wyjściowe. Kopiuj. Klej wielokrotnie. Załóżmy, że będą to 4 wyjścia i ustawiamy co 20 metrów. Mamy podłączone wyjścia. Jeżeli mamy jeszcze do podłączenia, powiedzmy, coś innego, to możemy jakieś zaciski dodatkowe sobie stworzyć. Możemy też ten rysunek poopisywać odpowiednio. Proszę Państwa, jeżeli taki rysunek tworzymy, on może mieć tych połączeń dużo więcej. Ja nie chciałbym tutaj tracić czasu na rysowanie prostokątów. Chodzi mi o stworzenie na bazie takiego bloku kolejnego urządzenia. Stwórz blok DWG, zaznaczamy go i zapisujemy jako, załóżmy, test 23.11 i taki blok będzie stworzony, powiedzmy, tam na pulpicie. Tego bloku nie będziemy w jakiś sposób specjalnie obrabiać już w DWG, także nawet dla osób, które nie posiadają programu CAD-owskiego, wystarczy, że blok zostanie stworzony, wyeksportowany w tym formacie, natomiast zaraz będziemy też z niego korzystać w inny sposób. Także nie trzeba mieć programów AutoCAD-a czy tego typu CAD-owskich programów, aby stworzyć własne produkty. Wracamy do edytora danych użytkownika. Chcemy stworzyć kolejne urządzenie. Jakieś sobie urządzenie dodamy, o, na przykład z pomiarowych. Możemy coś dodać. Niech to będzie jakiś metr. I dodajemy produkt. Niech to będzie 1, znaczenie MU2311. OK.
I teraz definiujemy nasz symbol. Dodajemy nową grupę. Ta grupa może się nazywać, powiedzmy, i możemy tutaj dodać symbole, załóżmy styk przełączny, bo tam przygotowaliśmy takie wyjścia. Będą to cztery styki i mamy też nasz biblioteki użytkownika, mamy dodatkowy nasz nowy blok. Mamy styki 6. I jeszcze muszę jedno wrócić na chwilę do schematu. Zapisujemy to w bibliotece Agera. Jeden, zamykamy. Możemy zaimportować nasz rysunek. Jeden. I jest nasze urządzenie, które mamy już zrobione. I teraz przechodzimy, proszę Państwa, do rzeczy takiej, bym powiedział, najbardziej newralgicznej. Znaczy się chodzi o to, aby wszystko tutaj można było
dobrze opisać w tym urządzeniu. Mamy do opisu naszego urządzenia, naszego bloku trzy elementy. Atrybuty, obszar pozycjonowania, czyli tak zwany punkt wstawiania i punkty połączenia. Obszar wstawiania, czyli punkt wstawiania ma w tej chwili takie parametry. Aby zmienić te parametry, wystarczy tutaj kliknąć na te trzy kropki, pojawia nam się kwadrat i możemy sobie ustawić, w którym miejscu chcemy mieć punkt wstawiania. Proszę zobaczyć, wyszedł punkt wstawiania, taki bym powiedział, no mało precyzyjny, bo minus 1,22 w x i w osi y przesunięty o 1/100. Możemy to edytować. Mamy w tej chwili punkt wstawiania taki i 0 jest OK. Punkt wstawiania będzie się znajdował w rogu naszego bloku. I teraz punkty połączenia. Jeżeli chcemy mieć punkty połączenia, prawym klawiszem klikamy, dodaj punkt połączenia i ten punkt połączenia nam się pojawia od lewej skrajnej, od lewej krawędzi urządzenia. Chcemy go zmienić, chcemy go przesunąć, więc znowu bierzemy nasz kwadrat, mamy trochę nieelegancko, znów nieprecyzyjnie wyszło 4 i jeżeli chodzi o oś Y 0. Mamy teraz dobrze zrobiony. Możemy dodawać kolejne punkty. I tutaj mamy opisane nasze punkty wstawiania. Natomiast, proszę Państwa, tutaj mamy, tak jak widzicie, takie opisy, które nie do końca nam pasują i chcemy coś zmienić. Nie chcemy, żeby to było wartość L1, tylko L1, bo chcemy, żeby to była faza opisana. Natomiast zobaczcie, w tym momencie pojawi nam się ten napis na rysunku w tym miejscu, więc będzie on mało czytelny. Możemy sobie go przestawić. Znowu klikamy na nasze kropki i powiedzmy, że chcemy go mieć ustawionego tutaj. Jest za wysoko i nie jest w osi, więc chcemy go przesunąć powiedzmy na minus 6 w wieku, OK. I nie na minus, nie na 3, ale na 3, powiedzmy nie na 3,88. Mamy taki, tak nam się pojawi opis. Teraz bierzemy drugi. To już wiemy, że tutaj trzeba wpisać minus 6 w osi Y. A gdzie mamy 9, jest w porządku, tylko dodajemy jeszcze literkę L dla oznaczenia fazy L2. I w takim razie nie 9, tylko 8 przesuniemy sobie bliżej. Samo robimy z kolejnymi. Jest to pracochłonne, ale no nie ma jakby innej możliwości, aby skonfigurować sobie w ten sposób własne produkty. I teraz 4 zastępujemy N-em. I
Następny to będzie zacisk PE. I minus 6. Wszystkie były na tej samej wysokości. I taki opis mamy. Możemy sobie też dodać atrybut. Możemy też opisać oczywiście, musimy dodać też kolejne punkty stawiania, bo nie podłączylibyśmy naszych Mamy tutaj ten punkt stawiania P6, a 6 i P8. Wszystkie się stawimy w tym samym miejscu. P6 będzie miało 29, to P7 34, P8. 30 i P9 40. Tu jeszcze mamy atrybuty. Będzie to sunąć. Jeszcze raz dodajemy. Ten punkt jest za wysoko. Stawiamy go tutaj i on powinien być na czwórce w osi X i na 45 minus 45 osi Y. Mamy ten punkt wstawiony. W tej chwili możemy dołączyć kolejny punkt i dodać kolejny punkt. Wtedy one nam wychodzą jednakowo. Teraz, jeżeli chcemy oznaczenia do zacisku, to z tego, co pamiętam, tam były styki 1 i lokalizację musimy zmienić, żeby ona była czytelna dla nas. Stawiamy, powiedzmy, na trzy osi i tutaj na 41. Przyjmiemy. Minus 41. Będzie teraz czytelne. Osiem i nie 7, ale będzie to styk oznaczony numerem 2 i styk numerem 3 43 na Y i 13 na osi. Mamy oznaczone te punkty. Oczywiście w ten sam sposób, proszę Państwa, można zapisywać wszystko.
Można również dodać atrybut. Ten atrybut sobie damy tutaj i możemy go opisać jako ultimate testowy 0.01. I w tym miejscu nam się pojawi taki opis. Zapisujemy nasze urządzenie. Zamykamy. Wracamy do edytora danych. Biblioteka osobista. Dodajemy nasze urządzenie. Jeszcze raz. Milimetr. Okej. Nowa grupa. Biblioteka osobista. Teraz dodajemy do tych symboli, które tutaj mamy, proszę Państwa, dodajemy jeszcze nasz jeden symbol. Dodaj. On się pojawia tutaj. I nie. Wybierz. I w tej chwili zapisujemy urządzenie. Dodajemy tutaj jeszcze obudowę. Powiedzmy, że nasze urządzenie ma 7 modułów. Zapisujemy. Zamykamy, otwieramy nasz projekt. Schemat ręczny. Tu mamy nasze urządzenie, które tutaj rysowaliśmy. I możemy wybrać test, urządzenia pomiarowe, milimetr. I wstawiamy nasze styki, jeżeli chcemy je wykorzystać. I nasze urządzenie pomiarowe. Oznaczenia styków naniosły mi się na schemat, to jest do poprawienia. Natomiast chciałbym tylko jeszcze tutaj pokazać rysowanie przewodów. Proszę Państwa, dlaczego tak się stało? Może akurat dobrze, że jest nieprecyzyjnie, bo możemy to w łatwy sposób poprawić.
Wpłyniemy nasze urządzenie w tej chwili. Jeżeli coś takiego się wydarzy, to nic wielkiego. Wchodzimy jeszcze raz do naszego symbolu. A, nie tutaj wszedłem, przepraszam. To w symbolu. Test. I teraz punkt wstawiania wpisujemy. Dajemy na 0 i OK. Na rower, nie kilometr. Nie, nie. Mam, aby nie blokowały. Tutaj wybierz. OK. Zapisujemy i zamykamy program. Otwieramy projekt. Niestety nie odświeżył się. Nie to sam niestety. Proszę Państwa. Poprawię te symbole i w dołączonych materiałach dostaniecie prawidłowy multimetr. Przygotowany z połączeniami tak, jak powinno być i z opisem styków, które też można umieszczać później
dodatkowo w bazie i wstawiać w odpowiednie miejsca. Także przygotuję filmik również instruktażowy, jak to dodać i załączymy to w materiałach dodatkowych, które do Państwa prześlemy. Ja patrzę jeszcze teraz na czat, jakie mamy tutaj. Czy można cały rysunek stworzyć w zewnętrznym programie CAD i podłączyć go do HackerCAD-a? Tak, natomiast można to zrobić jako ten sam blok. Punkty połączenia trzeba zrobić już w programie HackerCAD, aby HackerCAD widział, gdzie te punkty podłączeń są i gdzie można je dołączać już w takim momencie, jak są. Proszę Państwa, dlaczego takie przesunięcie jest odnośnie wstawiania przewodów? Punkt, który opisywałem do wstawiania na osi X, był przesunięty i punkt wstawiania jest na 4, natomiast siatka tutaj w projekcie jest widocznie przesunięta, wstawianie przewodów jest przesunięte i jest wstawiane co 2,5 mm. Dlatego kolejny przewód, który można rysować, jest rysowany co 2,5 mm. Tak są rysowane przewody. Dlatego ważne jest, aby ten blok, który narysowałem, odpowiednio wstawić i sparametryzować. Gdybym przesunął to o 1 mm, tak jak powinno być, tutaj Państwo może widzicie, że linie siatki są w tym miejscu, a blok wstawiłem o 1 mm przesunięty w lewo. Dlatego mi się te punkty nie zgrały. Poprawię to przy tym materiałach, które Państwo dostaniecie, tak aby można było je odpowiednio, żeby można ten blok było wykorzystać do celów ćwiczenia. Natomiast zwrócę też uwagę na wstawianie tego bloku w odpowiedni sposób. Czy jest opcja przyciągania do siatki? Tak, jest opcja przyciągania do siatki, ale proszę też zobaczyć w zakładce widok. Mamy takie możliwość. Pokaż siatkę lub ukryj siatkę, prawda? Teraz nie ma siatki. Możemy przyciągać do siatki lub zrezygnować z tego i przyciągać do obiektów lub zrezygnować z tego. Tu mamy również regulację skoku siatki, tylko że gdybyśmy rysowali, proszę Państwa, ten rysunek w rastrze 2,5 mm, to fajnie by nam się zgrały punkty podłączenia przewodów z przewodami, z zsuwaniem przewodów, natomiast nie dalibyśmy rady w takim małym, w takim dużym rastrze narysować odpowiednio tych kwadratów. Dlatego przy tworzeniu własnych produktów, rysunków, warto tą skokiem siatki tutaj po prostu żonglować w zależności od potrzeb. Gdy tworzymy schemat obwód sterowania na przykład, czy jakieś dodatkowe obwód sterowania chyba najłatwiej, to lepiej wykorzystywać tą siatkę o skoku 2,5 mm, bo wtedy nam będzie to wszystko pasowało, jeżeli chodzi o układ przewodu. Natomiast do tworzenia rysunków bloków lepiej jest zachować tą siatkę
milimetrową i odpowiednio ją wykorzystać później z tymi punktami stawiania. Także mielibyśmy tutaj punkt stawiania na 5, 10, 15 i 20 i 25, jeżeli chodzi o oś X. Także ten materiał dodatkowy dostaniecie Państwo z filmikiem, jak prawidłowo to wstawić do bloku i taki symbol wykorzystać. Ponieważ nie widzę innych pytań, ja na zakończenie chciałbym przeprosić za brak dogodności i poprosić o ocenę szkolenia w ankiecie, którą za chwilę Państwo dostaniecie. Na koniec chciałbym zaprosić na ostatnie webinarium w tym roku, które odbędzie się 7 grudnia. Będzie tam pokaz nowych funkcji w wersji 5.7, którą planujemy wdrożyć do użytku 6 grudnia. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.